Siema, wasz ulubiony youtuber, czyli nikt inny jak ja. Jest moim ulubionym youtuberem. Opowiem wam o... Czekaj, no dobra. Zanim coś powiesz, okay. Wyjdź z pokoju. Wyszedł, ale jeszcze mu nie mówcie. Kupiłem mu program do montowania, który tak bardzo chciał. Jesteś wspaniały. Nie mam sensu bycia tu, elo. Ta rzecz, tak go jeszcze nie dostaniesz. Okej. Rzeczą tą są earpodsy. Jedyne słuchawki, w których mogę się kąpać, chodzić podczas burzy. Link do vloga w opisie. Aha. Wracając, jedyne moje słuchawki, które dalej nie pokazują znaku, że zaraz się zepsują, przy czym wyglądają dalej bardzo ładnie i do tego są wspaniałe. Podpunkt, że są wspaniałe, może nie jest jakiś super, ale to jest prawda, a do case'a jeszcze wrócę i o nim opowiem trochę. Bo to naprawdę on jest największą wadą tych słuchawek i jednocześnie największym plusem, dlatego będzie trzeba o nim trochę opowiedzieć. Na pewno już teraz muszę zaznaczyć to, że moim najlepszym uczuciem, które mam co do tych słuchawek, jest to, że mam takie w środku uczucie, jakby one mi się wzracały co jakoś 2-3 miesiące, bo to jest czas, co ile kupowałem słuchawki na kabel. Oczywiście nadszedł ten czas, w którym pożegnałem słuchawki na kabel, nawet zrobiłem recenzję kiedyś, nie pokażę wam tej recenzji, przykro mi. Przysiadłem się na słuchawki właśnie bezprzewodowe, które dalej miały kabel. Logiki niestety nie rozumiem co do bezprzewodowych słuchawek, które dalej tutaj gdzieś mają kabel. Może chyba po prostu chodzi o to, że są na Bluetooth. Tak, raczej chyba tylko o to chodzi. Bo wiadomo, że to nie są jakoś prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Czyli na przykład Beatsex i Powerbeats. Moje pierwsze bezprzewodowe słuchawki z przewodem dalej były Beats X, których miałem na dobrą sprawę z 3 pary. I największym minusem jest to, że 8 godzin tylko działają. I te wkładki, o te... się klinowały na każdej z tych 3 par. Te wkładki nie były jakieś super złe, nie zrozumcie mnie źle, ale po pewnym czasie bardzo ucho bolało, a jeśli się nie da czegoś ściągnąć, to też często bardzo chce się to coś ściągnąć. Wady wadami, które były jak nie patrzeć bardzo duże, jak dla mnie, za to miodnie wyciszają, jak chcecie, kupcie je, jeśli wam nie przeszkadza bateria. A tych wkładek oczywiście nie próbujcie zakładać, chyba że bardzo chcecie, to będziecie musieli się zmagać z tym, że będzie was o tutaj bardzo mocno boleć po nawet niedługim czasie. Powerbeats 3. Najfajniejsze w nich było to na pewno, że bateria bardzo długo trzymała i że nie wypadały z uszów, ale trzeba było i takie poprawiać, gdy chciało się mieć trochę lepszą muzykę. Ale ich największa wada to to, że strasznie się psują. Także to nie było, że była ta wada, tylko dalej taka jest. Tych miałem aż 4 pary. Beats X po prostu zmieniała, bo strasznie mnie wkurzała ta wkładka, a bez niej same słuchawki wypadały. A Powerbeats, bo się po prostu psuły. Jeszcze tam były jakieś inne słuchawki, inaczej czas na earpodsy. Wow, słuchaweczki! Nie da się otworzyć. Wow. I takie, to już koniec openingu, dziękuję, nie da się otworzyć. Nie miałem w ogóle zamiaru nigdy ich kupić, przez to, że był straszny hejt na te słuchawki, że są tragiczne, wyglądają okropnie, coś tam. Niestety albo stety, zachciałem je niesamowicie mocno, gdy zauważyłem, że coraz więcej ludzi je ma, a w sklepie nie da się ich kupić w ogóle. Po 2 latach dalej jakoś dużo się nie zmieniło, dalej ciężko je kupić. A we wszystkich sklepach, do których nie pójdziecie najczęściej, zamiast pokazanych słuchawek jest po prostu karteczka. Weź karteczkę, idź do kasy i może dadzą ci earpodsy, jeśli są. Niesamowicie dużym plusem tych słuchawek jest to, że jak włożycie je do ucha, mam nadzieję, że to ich nie trzeba w ogóle poprawiać. Jeśli to się robi, to tak naprawdę tylko z przyzwyczajenia. Tylko. Niektórzy mają tak, że jedno ucho jest trochę inne od drugiego i na przykład jak potrząsną, wypada. No mi się tak nie dzieje nigdy. Na samym końcu filmu zrobię to dla was specjalnie i potrząsnę najgłupiej jak mogę i najmocniej głową jak potrafię. Także pójdźcie sobie na koniec filmu albo po prostu zaczekajcie. A bateria w tych dziadostwach jest niesamowita. W końcu nie mam potrzeby, by myśleć o tym, by je każdej nocy podładować. Razem z case'em one wytrzymują od 3 do 5 dni, może wzwyż, zależy to naprawdę od używania. Mi klasycznie wytrzymują tak 4-3. A dwa problemy, które są z tymi słuchawkami, są takie niszowe, ale byłyby bardzo przydatne. Pierwsza wada jest taka, albo to bardziej ekspektacja,
że chciałbym to mieć, czyli wyciszanie w tych słuchawkach. W ustawieniach po prostu by dało się włączyć tak jak w innych słuchawkach Beats Studio. Chcecie noise cancelling, klikacie w ustawieniach, już macie. No tutaj tak nie ma. Może będzie w przyszłej wersji, może. A problem, który jest w tych słuchawkach prawdziwy, to jest, że ciężko je bardzo znaleźć, jeśli się zgubi. Jak sami widzicie, mam je w ręce, więc ich dalej nie zgubiłem. Nie udało mi się naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas. Ale inni to robią. Co tak prawda, jest aplikacja na iPhone'a, Znajdź mój iPhone, i dzięki temu możemy znaleźć jedną bądź dwie słuchawki, jeśli je zgubimy. Gdzieś nam wypadną. Ale jeśli są one w case'ie, zgubiliśmy po prostu. Już nie ma szans na znalezienie to naprawdę, bo wtedy obie są wyłączone, ładują się, a case nie wydaje dźwięku. I w takim momencie przydałoby się coś takiego w tych słuchawkach. Myślę, że wiecie, co to tile. My możemy za pomocą aplikacji znaleźć tile'a, którego przyczepimy sobie na przykład do kluczy, albo znaleźć dzięki tile'owi naszego iPhone'a. Jeżeli klikniemy tutaj dwa razy, to melodyjka gra na iPhone'ie, a jeżeli klikniemy na iPhone'ie, znajdź Tyla, no to tutaj gra melodyjka. To małe dziadostwo bez problemu ponad rok może wytrzymać na baterii, więc czemu tego nie zastosowali tu? Ładowalibyście słuchawki, a to by zawsze działało. Albo nie wiem, jakaś może inna magia, nie związana z Tylem, bo jeszcze by chcieli, żeby płacić za subskrypcję, jeśli opuścicie słuchawki w jakimś tam obrębie. Bo oczywiście Tyle próbuje wszystkiego, by jak najwięcej pieniędzy z ludzi zabrać, ale no, taka jakaś funkcja by się bardzo przydała w AirPodsach. By po prostu udało się je znaleźć. Na tą chwilę nie da się. Co nie zmienia, że są na tyle idealne, że nie dziwię się, że Apple dalej nie wypuściło kolejnej ich wersji, bo to wcale nie jest pewnie łatwe. A wiadomo, że Apple jest opóźnione zawsze o jakoś 2-3 lata z czymkolwiek, więc no, zaraz pewnie zobaczymy te słuchawki. Ponoć już są dostępne w bazie Bluetooth, także zobaczymy. Więc to tyle. Jeśli ci się podobało, osobo, która mnie subskrybujesz, albo ty nowa, to bardzo się cieszę z tego powodu. Zasubskrybuj, jeśli tego nie robisz. I to tyle. Papatki. Że bardzo lubię mieć bardzo dużo baterii. No. Szymek, nie oddychaj, kurwa. Podobają mi się. Są super. Mega, naprawdę. Ciekawe. Zatrzymała się muzyka, perfidnie. Ej, to działa, naprawdę. Czekaj, Boże. Dawno się nie rałem tą słuchawkami, ale to są zajebiste. Kładam, no, sam sobie i... dobra, już ci daję, bo wiem, że o to się chodzi. Czekaj. Nie tak, dobrze. Nawet jak... wow. Dobra, masz. Chrome. A. Masz. Działa. Działa? O kurwa, no nie? Jaki bas jest fajny w tej słuchawce. Ej, dużo lepsze są od tych, czekaj. Mam je? Mam. Lepiej grałem od tych, serio. Lepiej. Szanuję.